Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00. Tradycji stało się zadość. Jeden z ostatnich odcinków tego roku. Dobrze, zatem ile potrzeba włożyć pieniędzy, żeby 24-letnie auto było w 100% sprawnym daily? Takim Naprawdę jak auto nowe, z założenia, że wsiadasz, robisz trasę kilka tysięcy kilometrów i się o nic nie boisz. W styczniu 2020 roku zezłomowałem legendę, legendę kanału Miłośników 4 czyli Toyota Avensis T22, na której budowałem kanał w roku 15, 16, 17, 18, 19. Przeprowadziłem setki odcinków, w formule zrób to sam, ale chodź Stasiu, bo tak jeszcze nie byliśmy nigdy u góry. Nie, to obraz się nie zaciął. Zostańcie do końca, bo na końcu, właśnie, mamy ciekawy temat okazji Allegro i całej strefy. Z tej Toyoty, mimo wszystko, pozostawiłem sobie gdzieś tu pod stertą kartonów silnik. Tu mamy kolektor. Kojarzycie? Odcinek z malowania kolektora, i tak dalej, i tak dalej. I tam gdzieś jeszcze leży słupek. Ale też w tamtym odcinku, tylko nie upadnij, więc idź w tą stronę. W tamtym odcinku powiedziałem wam, Przepraszam, że będę szukał takiej samej Toyoty, żeby wstawić serce i tak dalej. Stało się inaczej. Tomasz, który dla nas przywozi auta, który prowadzi firmę w Niemczech, znalazł w 21 roku w październiku, a tak naprawdę we wrześniu, na no moje polecenie, po roku czasu szukania, nie polecenie, zamówienie i prośbę, taką samą awenziskę, jaka budowała kanał. T22. 164 AFE 110 KONI. Z przebiegiem 139 tysięcy kilometrów od pierwszego właściciela, w stanie nieidealnym, ale w stanie bardzo, bardzo dobrym. Wyposażenie było to samo, co moja Toyota, i rok był ten sam. Stan bardzo dobry, 24-letniego auta to są słowa. Postanowiłem mieć ten samochód. Na daily. Bardzo często spotykacie mnie w nim na stacjach benzynowych. gdzieś przyjeżdżam na spotkania. Ostatnio nagrywaliśmy z te nami odcinek na Automaniaka. Wszyscy czekali, kiedy wjedzie Ferrari i nie wiem, TRX, przycisk do papieru yy, Cadillac, a łysy przyjechał jotko. Dobrze, w dzisiejszym odcinku chciałbym policzyć, ile kosztowało doprowadzenie tego samochodu do stanu, w jakim jest dzisiaj, do stanu, w którym wsiadam. Jadę tu! Bez żadnego problemu. Samochód ma dziś już 170 tysięcy przebiegu praktycznie, czyli 30 tysięcy więcej, ale przez pierwszy rok praktycznie nią nie jeździłem, w tym roku też jeszcze nie jeździłem, bo coś robiliśmy, ten samochód zaczął łykać kilometry w czasie rzeczywistym, ten samochód robi nawet po 6-8 tysięcy miesięcznie teraz, po prostu jeździ, nie zatrzymujemy się, wjeżdżam do warsztatu, zmieniamy olej, świecę, no bo to trzeba. Zakup samochodu z opłatami, ze wszystkim, ustalmy na poziomie 15 tysięcy złotych, to jest rok 2021. Pozwoliłem sobie wydrukować od nas systemu, bo ja prowadzę w systemie mm, samochód, odrzucę faktury eksploatacyjne, czyli kopułki itd. Tak Ostatnia modyfikacja, 2300, wymiana opon, zwrotnice, tył, klocek, przewód, hamulce, tak, to są do ostatniej operacji. 4000 plus 2000, czyli ostatnia modyfikacja Toyoty kosztowała 6000. To z oponami nie będę wam liczył, oleje to nie. Klocki hamulcowe, tarcze, tu już raz jechałem. Akumulator rozrząd O tak, to sprawy eksploatacyjne i to są sprawy, które były przy konserwacji podwozia. To jest to, co z kubą robiliśmy u mnie na działce to nie. O, nagłośnienie, tak, to jest to. To. Zestaw sprzęgła. To jest to. Zatem kosztowało mnie to. Co za łobus mi zabrał markery tu? Już myślałem. patrz bujar. Zobacz, pali. Aha, kara nie pokazała. 15 tysięcy zakup z opłatami ze wszystkim. Ciach. 15 tysięcy włożyliśmy w auto przy okazji robienia konserwacji. Co do złotówki wyliczyliśmy, wyszło około 15 tysięcy z robocizm. Następnie przebudowa auta, żeby zaadaptować go do wygodniejszego, bezpieczniejszego. Zaraz o tym Wam powiem. To jest 1000 plus tutaj 2, to jest 3000 zł z częściowym karaudio, które było budowane na działce. To się tyczy, tutaj trzeba wyłowić takie pozycje jak rozrząd i tak dalej, akumulatory, to jest jakieś 1000 złotych. Parę rzeczy i przebudowa ostatnia: 2200 plus najnowsze opony zimowe, 4 też 6000. Jednostka sterująca tylko trójki. I te felgi, które tu wjechały, one kosztowały kafla coś. To były już finalnie oryginalne felgi, więc dajmy 1000 złotych. Żeby zbudować to auto tak, jak ja chciałem, i żeby ono było. Trochę doadaptowane do dzisiejszych warunków, ale żeby wymienić wszystkie elementy, które wymagają wymiany, jeździć tym bez żadnego bólu, to mamy tak: 4000 plus 6 to jest dycha. Poczekaj, ja sam muszę po swojemu. 4 25 plus 4 to jest 29 tysięcy złotych. Włożyliśmy w auto bez ceny zakupu. Plus 15 to jest 44. Ty może. To może zmieni funkcję, Czeka, teraz daje ja tak. Pokażę, jak te cyfry przelatywały nad głową. Du, 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 du. Jak on to zrobił? E, 29 tysięcy złotych trzeba było włożyć w 25-letnie auto, żeby. Ale trzecia było. No myślę, że te 9 10 jest złożone dodatkiem. Dodatkiem, o którym nie wiecie, jest adaptacja układu hamulcowego. Z mocniejszych samochodów Toyota, żeby się zatrzymywała jakkolwiek, więc mamy dwutłoczkowy zacisk tarcia nawiercaną, nacinaną. Te felgi Toyotowe, oryginały też doszły. Nokiany WRD4 cholerna kasa, ale opona, która po prostu gryzie wszystko. I to, co było największą bolączką, co z kubą montowałem na działce, to po prostu spaliłem. Tylny układ hamulcowy bębny został zamieniony na awensisowy w mo mo wersji. Na układ po prostu. Bezbębna, czyli nie tarczo bęben, a po prostu tarcza. Dodatkowo zapraszam do środka. Czym jest Car Vertical? I teraz nie ma znaczenia, czy samochody są w Twoim DNA, czy pływają w Twojej krwi, czy są tylko środkiem przymusowym do transportu, żeby zabierać się z punktu A do punktu B. Poznanie i rozumienie prawdziwej historii samochodu nigdy nie było prostsze w tym momencie. Czyli tutaj przychodzi nam Car Vertical ze swoją usługą, który zmienił się dla Was, i teraz nie musisz być ekspertem, żeby wybrać, zbadać lub sprzedać samochodu. Samochód, nowe, ulepszone raporty od Car Verticala są bardzo przyjazne i informacyjne, a w przyszłości będą zawierać nowe funkcje, których nigdy, ale to nigdy nie widziałem. Generalnie jest to portal, gdzie jeżeli chcesz kupić sobie samochód używany, wbijasz numer win tego samochodu i on wam pokazuje, czy miał uszkodzenia, kiedy miał uszkodzenia, za ile miał uszkodzenia, ewentualne zdjęcia, przebiegi samochodów i to raczej tyczy się grupy samochodów, takich, wiecie, do 15 roku życia byłoby najsensowniej, kiedy już się zcyfrowała i skomunikowała ze sobą ubezpieczalnia, różne firmy i tutaj warto powiedzieć o korzyściach, bo przede wszystkim korzyść jest taka, że to jest środek pomagający, on za was nie kupi samochodu, ale wy na pewno nie wbijecie się na minę i ja o tym najlepiej wiem, w momencie kiedy kupowałem tego Mustanga dla Mubi, bo żeśmy się na oglądali kilkadziesiąt samochodów, a raportów kupiliśmy kilkanaście i naprawdę niektóre, te co są wystawione wołały o pomstę do nieba, po wspawanych świadkach, po dachowaniach, po braku przodu i różnych różnych rzeczach. A na koniec nie zapomnijcie o zniżce, którą dla Was przygotowałem. Jest to kod M4K. Macie 10% zniżki, nie trzeba wchodzić w żadne linki. Wystarczy przy finalizacji. Kiedy będziesz jednak kupował ten raport, pokaże Ci się okienko kod voucher i tam wpisujesz magiczny skrót M4K. Nic więcej, proste. Link w opisie i za to wbija Wam się rabat. A to się Wam na pewno przyda. Dodatkowo, żeby auto zrobić takim jak chce, żeby było wygodne, zestaw głośno mówiący, który działa mniej więcej. To już widzieliście, w których furach mamy zresztą, jak je montowaliśmy, nie? I teraz przenoszę się w XXI wiek za pomocą kabelka. Więc mamy tak naprawdę samochód, który. Został mocno unowocześniony. Czyli znaczy jest mocno, nie? I spełnia moje oczekiwania jako auto na daily. I teraz, czy to jest warte? Ja uważam, że tak. A dlaczego jeździsz tym na daily? Z prostych przyczyn wam to wytłumaczę. Biały przycisk do papieru, który miał być moim daily. Moim daily nie jest, ponieważ jest niesprawny. Mercedes ma limitowany przebieg, jak każde auto w leasingu rocznie. Od 30 do 50 tysięcy Mercedes ma 50. A łysy rocznie pokonuje do 150 tysięcy km więc ta Toyota stała się moim pięknym osiołkiem roboczym, nie liczę już ceramiki polerowania i wszystkiego innego, które tu poszło to nie jest fake, zobaczcie, to auto służy, zestawy naprawcze, kable rozruchowe, powerbanki i wszystko inne walizka narzędzi o czym zaraz powiem, Poprzednia, zaraz przyjdzie nowa, czy zestaw kluczy auto w formule zrób to sam plecak trekkingowy nawet mam tutaj więc to auto jest cały czas czynne jak tylko może być. I coś co, coś, co Toyota mi sprzedała za 200 zł, miał być oryginał, miał pasować do tego Avenzisa i... Dziękuję Toyota eee, za tak piękny prezent. Słuchajcie, ale zaraz policzę koszta, dlaczego mi się to opłaca i lubię siedzieć w klasycznych samochodach, w których to ja jeszcze sprawuję władzę nad autem, a nie auto nade mną i wyskoczymy mi milion komunikatów, kiedy będzie wszystko brudne. I o tym, co jeszcze z Avenzisem zrobię. Ale zanim to się stanie, same koszta eksploatacyjne które zaraz policzę głupie ubezpieczenie rzecz którą musimy kupować i tak dalej i tak dalej to na te auto to jest 400 czy 500 zł rocznie i oczywiście nie zgadniecie gdzie jest ubezpieczana i oczywiście jako że to jest auto nie na firmę tylko moje to auto jest ubezpieczane w Mubi i ty też możesz zaoszczędzić bo ja płaciłem za to auto 800 900 000 zł potem sprawdziliśmy jak już zaczęliśmy współpracę gdzieś w międzyczasie właśnie na to auto ofertę w Mubi okazało się, że jest 4-5 tańsza. I też 150 zł dostałem zwrotu na konto każdy z Was. Ale wystarczy, że widzicie w link w opisie, tam jest porównywarka właśnie ubezpieczeń Mubi, wpiszecie dane za darmo swoje, swojego samochodu i Mubi Wam wyliczy składkę ubezpieczeniową od najtańszej do najdroższej. I jeżeli się okaże, że ta najtańsza jest korzystniejsza od tej, co masz, to poczekajcie. to już jest super, nie? Ale 150 zł na dwa auta nawet, jeżeli Masz dwa auta, to możesz te dwa auta ubezpieczyć i tego zwrotu też możesz dostać, dostajesz w ciągu kilkunastu kilku, no kilkunastu dni do miesiąca. To nic. Bo jeszcze dostajesz taki autokodzik, który dajesz wujkowi, mamie, babci, tacie, jeżeli oni albo Twój ziomek kupią i ten kod wpiszą, wprowadzą to Tobie się nalicza za każdą osobę 50 zł, do 2000 zł. Czyli możesz ubezpieczyć jeszcze zarobić na kolejne dwa lata ubezpieczeń. Czy warto? Jeżeli komuś śmierdzi 2000 zł, to ja, ja, ja poproszę, więc nie bójcie się, klikajcie. I teraz to, co najważniejsze w tym aucie, jeżeli chodzi o koszta, przebiegi. Tym samochodem zacząłem trzaskać i będę trzaskał jakieś. Aha, w ogóle instalacji gazowej tu nie policzyliśmy, to jest w ogóle osobny koszt, to 29... Dobrze, to jakbyśmy zdjęli z 29, czyli łącznie Łysy wsadził w to auto 33 tysiące, żeby tak jak dziś stoi jeździło. Ale gdybym zdjął te pierdoły i zamienił na instalację gazową, to by wyszło gdzieś 25 tysięcy łącznie, pewnie, nie? Włożonego, żeby mieć to takie wymarzone daily, poza eksploatacją codzienną, która jest wymagana. I załóżmy, że będę pokonywać tym samochodem 50 tysięcy kilometrów. Na rok. Nie? Samochód średnio spalami 9 litrów gazu. Mówię tu o trasach z ciężką nogą i tak dalej, średnio to jest 9. Zatem za przejechanie 1000 km muszę wydać 90 litrów gazu. 900 litrów gazu muszę wylać na 10 tysięcy, zatem na 100 tysięcy km muszę wylać 9000 litrów gazu, czyli 4500 litrów gazu po średniej cenie 2,40 to wychodzi, no ale dobra, liczmy, że średnią w roku się utrzymuje po 2,80, czyli dobra, nawet 2,90 gaziutek. Ty znowu odpalasz swoją matematykę, daj mi odpalić kalkulator, bo ja tu się czuję niepotrzebny. 13 050 złotych, 13 50 złotych, Stanisław. Jeżeli to samo Miałbym zrobić na benzynie, no tam litr mniej powiedzmy, no ale dobra, do, do, powiedzmy, że 4300 litrów benzyny jest po 7, 20 chyba, nie? Dobra, po 7 policzmy. To jest 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych. Czyli 17 tysięcy złotych różnicy rocznie. Koszt serwisu i tak dalej. Nie porównuję tego do Mercedesa. W Mercedesie to absolutnie to nie ma sensu. Tam już samymi serwisami po 50 to by się zabił. Zatem jeżeli łysy przejedzie tym samochodem tylko 2 lata, to to robię razy 2. 34 tysiące złotych mam w kieszeni, a na pewno roku nie przejeżdżę, bo bardzo lubię to auto i latami tym autem jeździłem. Więc załóżmy, że pojeżdżę tym autem takim trybie przez 4 lata to będzie 68 tysięcy złotych do przodu w porównaniu do normalnej 9 litrowej spalającej benzynki. I teraz 68 tysięcy złotych. To nawet jakbym porównywał do jagody, którą miałem, która paliła średnio dychę benzyny. No to no dobra, nie ma 300 koni 4x4, ale wiezie dupę z punktu A do punktu B. Mercedes też średnio no, na tej autostradzie trochę więcej pali, więc tam 8 litrów pali. Ee, ropy. No to, to, to podobne kwoty są to, co do benzyny. Więc nawet jeżeli przez te 4 lata wydam na serwis tego samochodu, te 8, Dobra, 18 tysięcy, to 50 koła mam w kieszeni. Ktoś mi powie, no ale bańkę wydałeś na Cadillac, a się schylasz po 50 koła. No. Dobra, no popełniłem parę błędów w życiu, nie rozliczajmy się, ok? okay. E, nie rozliczajmy się. Jakby ekonomia to jest jedna rzecz, a druga sentyment i to, że lubię to auto, więc dla mnie włożenie w auto, które ma u mnie służyć dożywotnio, bo jeżeli ten motor zajadę, proszę wybaczyć, ale z Kubą wyjmujemy taki silnik w pół godziny, do godziny, nie? Remont robimy jeden dzień, drugi stoi wyremontowany, właśnie o tym mówimy, to co w tej Toyocie mogę zajechać, no. Ma 170 tysięcy, poprzednia miała 400 i nie było, gdyby była normalnie eksploatowana. 500 tysięcy na tym silniku, myślę, że spokojnie z gazem zrobimy. Więc, no słuchajcie, to jest 300 tysięcy kilometrów, to dla mnie to jest 6 lat. Tym autem na wpół. Plan jest sporo. Vlogi, które będę prowadził, dalej od nowego roku na działce, z Kubą albo sam, na pewno zrobię spryskiwacze do reflektorów. To nie jest problem dołożyć zbiorniczek z pompką, guziczek osobny i tak dalej, bo to kiedy jedziesz na raz na strzał cały bak gazu, czyli 360 km w trudnych warunkach, takich, to te światła zawalają się. Więc to zrobię. Sam już z by wiesz, dużo dało, nie? Wycieraczki też możemy zamontować. Tu, tu jest jak ją zamontować z Volvo, wiesz, ale ona jakoś musiałaby. To, to jest do przemyślenia. Ale głupio może wyglądać z wycieraczką, ale z psikiem na razie to jest pewne. Od stycznia do Sławka pojadę, że Sławkiem spróbujemy zrobić ten Wahałem się, wahałem. Nad klimatyzacją. I były dwie drogi klimatyzacji. poza czemu że się szukał z klimą? No bo miało być takie sama teraz ja ja wiem, wiem, wiem. Ale właśnie, żeby za dużo nie mieszać, bo to będzie element dokładany, nie chcę robić klimatyzacji, bo mogę kupić gotową, tak jak do dostawczaków się montuje za 6-7-8 tysięcy i spoko. Możemy próbować z chłopakami moimi odtwarzać złomów, kupować po eBay'u i tak dalej, bo tego nie ma, ale to my dalej dołożymy jakiś element. Dalej ściągniemy deskę, ona będzie trzeszczeć, Już potem się tak się nie zamontuje, jak się zamontowało. Ale słuchajcie, dołożenie spryskiwaczy czy tempomatu. Jeżeli któryś z tych elementów będzie miał awarię i nie wpłynie na jazdę, a jeżeli dołożymy klimę, która z jest dodatkowym paskiem, kołem, kompresorem, i coś się rozwali po drodze, no może stanąć to auto. Chłodnicę trzeba zrobić. Zobaczymy, zobaczymy. Planów tuningowych nie mam. Czasami korci mnie, bo mam takie możliwości, żeby wyjąć to serducho, włożyć. Nawet słuchajcie, od Jarisa Giera. 260 koni napędy przełożyć. A co to dla nas jest za problem? I wyobraźcie sobie, 350 konnego awęzysa z napędem na cztery koła? korci. Ale na niemieckiej autostradzie ten samochód 210 zapina. Co ciekawe, na kaście Piątce trwa to kilka dni, wtedy przy prędkościach autostradowych niemieckich 180-200 bez limitu. Auto spożywa olej litrami, ale kiedy jedziesz autostradową polską 140, licznikowe 150, czyli 140 normalne. Nie pali oleju. On pali tylko na maksymalnej prędkości, no bo wtedy ma 6000 obrotów. No to, to, to musi palić, tak szybko tłok chodzi, że tak to wygląda. Jestem zadowolony, jestem wdzięczny Tomkowi za to, że udało się to auto zdobyć. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Naprawdę. Jeszcze w połączeniu z tymi oponami, jeszcze w połączeniu z tymi felgami, to wszystko zrobiło robotę. Auto Jeździ już miesiącami, ale nie będę go podnosił patrzył jak chłopaków robota konserwacyjna, bo to nie ma sensu po paru miesiącach. Spojrzymy latem, po całej zimie, po wszystkim, jak to będzie wyglądało. Więc Toyota z nami zostaje i tu pytanie, czy chcecie dalej formułę vlogową, środową, zrób to sam. Tu coś dołożymy, tam coś zrobimy, To no będziemy się starać. Jeszcze na pewno troszeczkę audio ruszę, bo ten subwoofer jest fajny. Ale chciałbym czasem jeszcze głośniej tą muzyką tupnąć, więc, więc to przełożymy. Dajcie znać, czy chcielibyście taką formę z powrotem vlogową. Bo ja mam zamiar robić to od nowego roku znowu do lata i w lato. Bo ja bym chciał. Ale czy wy będziecie chcieli, nie wiem. Na pewno dołożę jeszcze halogen. To też nie jest problem dołożyć halogeny. Nawet nie jest problem kupić manetkę, w której będzie. Zmiana na halogenu, bo teraz jest tylko przeciwmigielne, ale chyba guzikiem one w ogóle były włączane, halogen jako światła. Nie wiem, nigdy nie miałem awona po liftingu. Próbowaliśmy retrofity założyć, nie mieszczą się, więc założyliśmy po prostu lepsze żarówki. Kochani, jeżeli mówiliśmy o Allegro, to tak jest ten moment, w którym będziemy teraz właśnie z wami rozmawiać. To już ostatni dzwonek, aby przygotować samochód do świątecznego wyjazdu. Nie da się już szybciej tego zrobić, nie da się już później tego zrobić. Korzystając z dobierarki części, tak zwanego tech-doka. W łatwy i szybki sposób znajdziesz części potrzebne do wykonania naprawy. Szeroki asortyment potrzebnego do wykonania serwisu, takiego jak oleje, filtre, kropki, tarcze, elementy zawieszenia, akumulatory oraz części układu chłodzenia silnika. I teraz najważniejsze: wchodzisz sobie na dobierarkę, wprowadzasz model auta, silnik, pojemność, rocznik i robić się wirtualna hurtownia części, za którą między innymi jestem odpowiedzialny ja, bo już wiele lat z Allegro pracowaliśmy nad tym tematem, a z Allegro współpracujemy już od 6 lat. Oczywiście, Właśnie, znajdziecie też atrakcyjne rabaty. Znajdziecie też możliwość, przede wszystkim, zakupów z odroczeniem spłaty albo na raty z Allegro Pay i przede wszystkim szybkie, darmowe dostawy z Allegro Smart, czyli taki abonament, który kupujecie na rok, ale on się Wam bardzo szybko zwraca, jeżeli dużo kupujecie. Zatem wszystkie linki macie w opisie filmu. Klikajcie, róbcie to, ponieważ ostatni dzwonek nadszedł, żeby przygotować auto do podróży na święta. Natomiast kochani, końcówka roku to taka. Jeszcze rzecz, o której mówiłem, a jak ktoś był śpiący i przespał, to w linku w opisie filmu macie sklep Fixero, na którym to możecie nabyć. Aczkolwiek już tylko połowa nakładu została, mniejsza połowa, bo 15 tysięcy na pół to jest 7,5, a kiedy to oglądacie, to już 9 tysięcy się sprzedało walizek. 2,5 z autografem poszło jak świeża buła, mimo wtopy naszej, bo nam się serwery zawiesiły. Została wyjątkowa nowa. Waliska M4K Garage, która dużo się różni od starej, która była pierwszą, udało się zrobić mniejszą cenę, dlatego że już nie musieliśmy płacić za wytłoczkę. Już mieliśmy w fabryce matrycę, już tak naprawdę wszystko, co przebazowaliśmy, wszystkie wzorniki i tak dalej, zostały. Więc tu mamy starą walizkę, tu mamy nową walizkę. Stara była limitowana w wersji 10 tysięcy i ona się nigdy więcej już nie powtórzyła i nie da się jej tak naprawdę kupić. A uwaga, ciekawostka: ostatnio taka się pojawiła na aukcji na Allegro. Nie otwarta z autografem, sprzedała się za 1200 zł. Pierwsza była taka: była zaprojektowana pod mechanikę, zrób to sam. Była dużo droższa. Po pierwsze, dlatego że trzeba było zrobić wytłoczki i wszystko inne. Miała szczelinomierz, pudełeczko na śrubki, oczywiście ta też ma, klucz do odkręcania filtrów, no ale pierwszy set miał też po prostu normalne śrubokręty Neo i na nadruki M4K Garage, jak jest częściej używane, niestety mogły się zużyć. Ta walizka jest mniejsza, ma mniej elementów, o 5 tylko, ale za to jest o ponad 100 tańsza i jest w cenie konkurencyjnej dla walizek, które istnieją na rynku. Niektórzy pisali, że pudełeczka im się rozwalały. To też nie są te same pudełeczka, to już zupełnie inne materiały są. Niektórzy pisali, że im się coś tam rozwalało i tak dalej. Natomiast różnice w wykonaniu są dość duże. Grzechotka do grzechotki to jest zupełnie inna grzechotka niż ta grzechotka. Tu macie wszystko już grawerowane. Tu było jeszcze nanoszone. Zupełnie inny rodzaj plastików, zupełnie inne uchwyty, więc udało nam się to zrobić w ten sposób, żeby każdy z Was był zadowolony. Grawerowania laserowe przede wszystkim. Na kluczach dożywotnie. Grawerowania laserowe nawet na śrubokrętach. Tu mamy M4K, więc to się udało zrobić. A do tego udało się tak skonstruować ten zestaw, że skoro ten był do zaczęcia przygody z mechaniką pojazdową, to ten go uzupełnia bardzo mocno, ktoś nie zdążył kupić tego. Ale też przynajmniej w domu coś porobił. Udało nam się dorzucić kombinerki, udało nam się coś zrobić, więc tak to właśnie wygląda. Inne ułożenia, inny projekt wewnątrz. Natomiast dzięki temu. Udało się zbić. Więc cena koło 290 teraz złotych regularna jest. Oczywiście możecie też to nabyć, chyba jeszcze, nie, nie, nie neguję, e, w Castoramie i Blairu Merlin. Drobne sety były w mrówce i tak dalej, ale to właśnie z tej puli 15 tysięcy. Czy też na Allegro, ale tam widziałem ceny po 360 i więcej złotych. Więc to jest takie coś, co bardzo mnie cieszy, kiedy jest spotkanie z widzami, kiedy możemy się zobaczyć albo jestem na jakiejś imprezie, widzę, że ludzie grzebią moją walizką i cieszę się, że z Neo udało mi się wyprodukować kolejną rzecz. Następne rzeczy, które się uda wyprodukować w bardzo małych nakładach 500-1000 sztuk mównica łysego to jest na przyszły rok czy jakieś takie małe sety, jak były klucze dynamometryczne, czy jakieś innych rzeczy. Troszeczkę tego będzie, ale w bardzo małych ilościach więc będę po prostu w wąskim gronie Was informował, kto pierwszy, ten lepszy. Tu, jeżeli chcesz, to jest właśnie ten moment, gdzie po świętach możesz to sobie nabyć. Dobrze, zatem, jeżeli chcecie więcej Toyoty, mi, jest niezmiernie super, że mogę ją pokazywać, tak kochani, jeżdżę nią na co dzień. Teraz wróciłem dosłownie, kiedy to nagrywam. Byłem nią w Warszawie, w Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Krakowie, zakopanym i wróciłem do kości. Tak to wygląda. A jeżeli chciałbyś, żebyśmy my Twoje auto zrobili i chcesz, szukasz zaufanego warsztatu, to wejdź na stronę www.m4kgarage.pl i tam znajdziesz oddział najbliższy Twojej miejscowości. Jest nas kilkanaście, a od przyszłego roku jeszcze więcej, więc rośniemy w siłę, ale to tylko dzięki temu, że mamy Wasze zaufanie. Dziękuję Ślicznie, wszystkie linki macie w opisie. Do zobaczenia, pewnie w ostatnim odcinku w tym roku. Trzymajcie się. Cześć.